Cześć! Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj taki ostatni film zakupowy. Pokażę Wam moje takie większe zakupy. To są w sumie dwa zamówienia, które Wam zaraz pokażę, ale one są z jednego sklepu, więc super ze sobą pasują. To jest paczka od... Ja zamówiłam u Frau Hülle. Już tu na moim kanale kilka razy Wam pokazywałam produkty od niej i paczki od niej, więc tutaj... Myślę, że te osoby, które mnie od dłuższego czasu śledzą, wiedzą już, czego można się tutaj spodziewać. To są dwa zamówienia, sobie tutaj może już powyciągam. Tak, nawet karteczki przerzuciłam, że to są dwa zamówienia. Ja jedno zamówienie składałam na Black Friday, tak? Black Friday, a drugie też była jakaś promocja. Nie pamiętam dokładnie jaka, ale była jakaś promocja. Zawsze to jest ładnie zapakowane, to taki rozpoznawczy znak Frau Hülle, ten taki ładny papier, czerwone kleksy, tutaj napisaki. Ja sobie już tu wszystko powyciągam, żeby nam nie przeszkadzało i nie szeleściło. Tutaj coś tutaj jest. Nie, już wszystko powyciągałam. To może zaczniemy od tych takich największych produktów. Większość rzeczy już też przetestowałam, więc one są otwarte. Jak mówiłam, to były dwa zamówienia. Jedno zrobiłam chyba w połowie listopada albo na początku listopada, a drugie na Black Friday, to była końcówka listopada i postanowiłam to nagrać w ramach Vlogmasu, żeby Wam pokazać nowe produkty, co się pojawiło i może akurat Was coś zainteresuje. Dobrze, tutaj już, tak jak mówię, rysowałam tym, pisałam, więc jest otwarte. Tutaj mam taki zestaw Jelly Roll, to jest od Sakura, zaprojektowany jest ten zestaw przez Frau Hülle, czyli taką wiodącą influencerkę, jeżeli chodzi o hand lettering, brush lettering, mieszkającą w Niemczech czy na rynku niemieckim. Ona też jest bardzo znana w Szwajcarii i w Austrii, w ogóle jest znana w tym niemieckojęzycznym obszarze. I tutaj skomponowała taki fajny set do blendingu żelopisami. I tutaj mamy trzy różne rodzaje, to jest Shuffle, to są te, później tutaj mamy Stardust i Moonlight, te są takie bardzo świecące. I tutaj mamy jeszcze brush peny, cienkopis, żeby właśnie wykonać różne takie fajne elementy ozdobne. Tutaj jest kilka przykładów, jak to można wykonać. Tutaj gdzieś nawet już tak sobie na szybko próbowałam, to nie był taki prawdziwy projekt, tylko bardziej tylko przetestować na szybko. Jak takie paczki przychodzą, to zazwyczaj już mnie tam ręce świerzbią, żeby szybciutko przetestować. Ale tak jak mówię, to nie, ja za bardzo się w to nie wgłębiałam, to na szybko zrobiłam, ale chodziło mi, żeby wykonać coś takiego przy wykorzystaniu tych kolorów. Tak to wygląda. To akurat mi niezbyt ładnie wyszło, ale śpieszyłam się. I tutaj jest na białym papierze pokazane i tutaj jeszcze jest pokazane, jakie kolory znajdują się w tym opakowaniu. Tak, czyli pierwsze zamówienie, blending set od Jelly Roll, zaprojektowane przez Tanię Kapel. Ja może sobie to już odstawię. One były też jakoś były przecenione. Kolejna sprawa, którą tutaj mam, to są cienkopisy od Faber-Castell i one były dodane do któregoś z zamówień, ale nie pamiętam, czy do, tak jak mówię, to są dwa zamówienia. One były dołożone jako gratis, czyli taki pełnowartościowy produkt w formie gratisu i one też kosztują z 5-6 euro, więc fajna sprawa, że one są tutaj dorzucone jako gratis. I tutaj mam brush pen, cienkopis 0,7 grubość, 0,5 i 0,3. To jest naprawdę bardzo fajna grubość. To mam jeszcze zapakowane, ja ich nie rozpakowałam. Ale czarnego brush pena od Faber-Castell jeszcze nie mam. Mam inne. Ogólnie jako brush peny nie polecam. Ich one się bardzo wyginają, bardzo szybko. Są inne, troszkę lepsze moim zdaniem. Więc jeżeli brush peny, to niekoniecznie te. Ale do rysowania. Jeżeli ktoś maluje, rysuje, to są bardzo ładne kolory. Fajne. Fajne zestawy kolorystyczne. Dobrze, to był gratis. Teraz przejdziemy może tutaj do tego, bo to jest zapakowane. Tak,
Tutaj mam washi tape, którą już wykorzystywałam, nawet w jednym z projektów ostatnio wykorzystywałam washi tape. To washi tape jest bardzo zachwalane właśnie przez wszystkie użytkowniczki, które gdzieś tam malują, rysują, coś muszą podklejać, że on, ta washi tape, ta taśma, jeżeli się przykleimy, to ona się fajnie daje usunąć, a nie przykleja się i nie rozrywa papieru, więc ogólnie ludzie bardzo ją zachwalają, więc postanowiłam też ją sobie zakupić. To był koszt rzędu paru euro, nie wiem, 2 euro, 3 euro, więc całkiem ok. Tak to wygląda. Tutaj jest troszeczkę więcej produktów, to sobie zaraz to posypię. Aha. Dziękuję za zamówienie. Może do tych naboi przejdę później. Tutaj mam taki nowy produkt. To jest czarna farba od Schmincke. Tutaj są trzy odcienie czarnego koloru. Taki mocno ciemny. To jest czern, która jest z pestek czereśni, wiśni. Nie wiem, czy widać. A to jest czern Sherry Peat Black. To się nazywa po angielsku. A po niemiecku, tak, to w sumie to samo, ale właśnie z pestek wiśni, czarny. I one mają różne odcienie, te czernie. Tutaj mamy pestka brzoskwini, Peach Stone Black po angielsku, ale to jest pestka brzoskwini. A tutaj ta trzecia to jest pestka winogron. I te trzy kolory czarne, teraz akurat nie za bardzo to widać na wideo, ale ja widzę na żywym okiem. To jest takie bardziej wchodzi w brąz lekko. Tak, i to jest taki zestaw od Schmincke. I tutaj coś jest jeszcze napisane. Winogrona. Z pestki winogrona. Z wiśni i z brzoskwini. Muszę się zastanawiać. Tak, są pigmenty. Więc do takich ilustracji, do rysowania, malowania czarnym kolorem. Też chcę przetestować różne takie warianty wianków czarnych. Więc to jest to. To chyba kosztowało 8 euro, 7 euro, coś koło tego. Później sobie kupiłam zestaw brush penów Ecoline. To jest taki zestaw jesienny. Bardzo ładny, ale praktycznie można go wykorzystać też do innych projektów, niekoniecznie jesiennych, ale on fajnie pasuje właśnie pod taką atmosferę jesienną, jeżeli chcemy liście namalować, bądź też napisy jakieś stworzyć w tych kolorach. One są fajnie tutaj dobrane kolorystycznie, one też były bardzo, bardzo mocno przecenione, dlatego je sobie kupiłam. I w gratisie do tego był brush pen o koloru takim pomarańczowym, czyli dynię można nim super namalować. Ja nawet mam też ten brush pen jeszcze. Bo ja zamawiałam dwie paczki, więc ja dwa razy dostałam ten brush pen, jeszcze drugi jest gdzie indziej, ale właśnie to był dodatek jako gratis. I jeszcze dostałam dodatek, to był brush pen czarny od Stabilo, tylko on powędrował to w paczce do Oli, więc go tutaj już nie mam, ale on też tutaj był dodany właśnie jako podziękowanie do zamówienia. Więc to jest bardzo fajna sprawa, że te rzeczy tutaj są dokładane. Kolejny produkt to jest gumka Monu od Tombow. To też był gratis, bo zaraz to może te naboje później na samym końcu je omówię. To był gratis dołożony, bo zakupiłam sobie zestaw kredek. To jest nowy zestaw, który się pojawił na rynku od Tombow. To są kredki, które się nazywają Irożitn. Tak się wymawia poprawnie i są trzy zestawy kolorystyczne, znaczy trzy sety po trzy opakowania, tak? Czyli są trzy takie główne sety. Jeden jest taki bardzo neonowy, albo nie, pastelowy, bardziej pastelowy. To jest pierwszy kolor. No zresztą, co ja będę o tym mówić? Tutaj sobie otworzymy i zobaczymy. Jeżeli chodzi tutaj o tą całą serię kolorystyczną od Irożitn, od Tombow, to tutaj znajduje się 100 kolorów. 99? Tak, nie, co ja mówię? 3 razy 3, nie, 90 kolorów. 90 kolorów mamy, nie 100. No ale prawie 100. I te trzy zestawy po trzy paletki, tak? To są trzy zestawy po trzy paletki. One mają tutaj te wszystkie numerki, te kredki.
ale jest właśnie paleta, która jest taka bardzo fluorescyjna, to dobrze mówiłam. Później była jedna, ten zestaw, który ja wzięłam, to jest zestaw wood, czyli zestaw taki kolory ziemi, las, takie bardziej stonowane kolory. I jedna paletka, czy jeden zestaw, to są bardziej takie oczywiste kolory, takie, które znamy, które jakby występują standardowo. Czyli standardowa paleta, 30 kolorów. Później mamy taka bardziej pastelowo-fluorescyjna. Coś takiego, takie bardzo, bardzo żywe kolory. Coś takiego. I trzeci set to jest ten, który ja sobie zakupiłam. Taki właśnie kolory ziemi, trawy. Taki bardziej spokojny. I zaraz to sobie do nich zajrzymy. I one były jeszcze zapakowane w takim większym pudełeczku, ale one mi strasznie źle wchodziły, te opakowania. Ja już je po prostu podarłam, wywaliłam sobie to opakowanie, tylko zostawiłam te trzy oryginalne pudełeczka. I to bardzo fajnie wygląda, wygląda to jak książka. Tylko nie rozumiem, jeżeli ktoś wie, dlaczego tak jest, to napiszcie proszę. Nie rozumiem, dlaczego ta gumka jest z lewej strony. Zobaczcie, to jest tak, że się otwiera z lewej strony i tak są tutaj te kredki. Normalnie jesteśmy w Europie przyzwyczajeni, że gumka jest z prawej strony, a nie z lewej. Więc ja za każdym razem, jak używam tych kredek, bo tak, już ich używałam. Wszystko, co kupuję, używam. Przynajmniej 99%, które kupuję, to rzeczywiście używam. Nie lubię, jak coś leży tak, wiecie, bez spożytkowania. Ja jestem przyzwyczajona, że gumka ma być z prawej strony i tak je otwieram, a tutaj jest do góry nogami wszystko. Tak. Dobrze, to zaczniemy może od tego zestawu, albo ja wszystkie otworzę. Tylko ja już te kredki wyciągałam i może być, że gdzieś już są wymieszane i nie są tak ładnie kolorystycznie poukładane. Tutaj też są jeszcze numerki, każda kredka ma numerek. Tak, terrakota. Bardzo ładne nazwy. Plum, maron, terrakota, bambo, musztarda, moss green, taki mech, kaktus green, czyli kaktusowy, spruk, teal blue, indigo. To jest ten zestaw. Tylko prawdopodobnie jakaś kredka tu już jest gdzieś wymieszana. Teraz ten różowy. Tutaj są bardzo. Wydaje mi się, że ta tutaj nie pasuje. I tak jak mówię, już trochę wymieszałam ze sobą kolejność też. Tutaj są bardziej takie pastelowe kolory, takie delikatniejsze. Rose pink, apricot, gamboge, straw yellow, spring green, mint green, turquoise, celeste blue, hyacinth blue, krokus. Takie bardzo... ładne, bardzo ładne nazwy też są takie. Dobrze, i teraz ten trzeci zestaw wygląda tak. I tu są takie już kolory ziemi. Fawn, cork, sallow, wax, yellow, willow, mist green, quartz green, porcelain blue, campanula blue und sea fog. Aha, mgła na morzu. Więc zobaczcie, jakie ładne nazwy. Mgła na morzu. LG10. Które to? LG10. To ten. Tak wyglądają te kolory. I te kredki są... one mają takie wykończenie olejowe, czyli one, czy woskowe, czyli to nie są kredki które można później pędzlem rozmazać z wodą i akwarelować nimi, to są zwykłe takie kreski woskowe, olejowe, nie wiem jak one się fachowo nazywają. I nimi można bardzo fajnie blendować. Ja już próbowałam i powiem, że jestem tak średnio zadowolona, ale ja też kredkami nigdy nie rysowałam. To od razu mówię, że z kredkami nie mam doświadczenia, bardziej właśnie brush penami blendowałam, czym jeszcze farbami, tak, farbami i brush penami, a kredkami jeszcze nie. I to mi tak średnio na jeżę na razie wychodzi. Nie jestem zadowolona, zaraz Wam pokażę. Tutaj są te zestawy, może zamknę. Czyli tutaj mam 30 kolorów z tego wood. Z tego zestawu wood. Jeszcze dokupiłam sobie to jest biała i szara kredka. I to jest od Stabilo, nie Tombo, bo tutaj akurat w tym zestawie, który ja sobie wybrałam, ich nie było. Więc je sobie jeszcze dokupiłam w zamówieniu. I one są na bazie właśnie takie węglowe trochę. Dobrze, to są te dwie kredki. Teraz może jeszcze pokażę, jak mi wyszło blendowanie, bo tak jak mówię, średnio na jeża. Ja tutaj jakby nie próbowałam, tutaj radosnych Mikołajek napisałam, jakby nie chciałam tego czerwonym kolorem robić, tylko chciałam zobaczyć, jak ten niebieski się łączy. Tutaj mam ciemny niebieski z jasnym niebieskim i te połączenia tak średnio mi wyszły,
Jeszcze tak tego nie umiem ładnie blendować. Tak samo tutaj robiłam tym szarym. Wydaje mi się, że tutaj to tym robiłam. Tym szarym, a te cienie, tutaj te białe, to było tutaj tą kredką. Tak. Tak wygląda ta kredka. I jest taka tempa, taka węglowa. Tak to wygląda. To były testy tych niebieskich kolorów. Po prostu chciałam ciemne niebieski z jaśniejszym niebieskim połączyć, blendować, zobaczyć, jak to się przedstawia. Nowa technika. Po prostu lubię testować nowe rzeczy. Niektóre rzeczy mi się bardziej później podobają, niektóre mniej. Różnie to bywa, ale myślę, że kredki mi się przydadzą. Tutaj próbowałam napis zima, wykorzystując trzy kolory. Ten taki ciemny granatowy, taki pośredni i jasny niebieski. Tutaj było bez białych akcentów, tak bez białych, tak wyszło. Tak średnio. Niby to trzeba właśnie na papierze mix media najlepiej robić, takim lekko chropowatym, tylko tutaj jest problem taki, że on jest taki jakby w linie, takie są wybrzuszenia liniowe, że tak powiem, i tutaj czasami kiepsko to wychodziło, a tutaj jeszcze próbowałam zielonym i to tutaj na tym zielonym projekcie jeszcze bardziej to widać, że to tak nie za bardzo mi wyszło. Więc jeszcze szukam. Widzicie? Jak to wygląda i tak niezbyt. Chociaż tutaj te owocki całkiem fajnie wyglądają, ale ten napis grudzień nie podoba mi się. Chociaż zdjęcie zrobię i pokażę oczywiście, ale nie jestem zadowolona z efektu. Jeszcze mam inny papier. Tutaj też mam mix media. Tutaj próbowałam... To chyba jest tylko ta jedna litera, tak mi się wydaje. Czy jeszcze coś robiłam? Nie, więcej nie robiłam, to była tylko ta jedna litera. Może tu spojrzę. Nie, tu wszystko było tylko brush penami, nie było nic z kredkami. Tutaj też próbowałam właśnie, wykorzystując te kredki, nie fajnie rozmazać i tak średnio wyszło. Bo ten papier chyba wydaje mi się, że jest lepszy, bo on jest też, to jest mix media, czyli on ma tutaj taką powierzchnię chropowatą i lepiej ponoć się na nich maluje. Ale powiedzcie mi, jakie wy macie doświadczenie. I na pewno było minimalnie lepiej niż na tym, bo tutaj są te wybrzuszenia takie dosyć mocne, więc tutaj te takie brzydkie linie widać na kredce. Niestety. No, ale będę ćwiczyć. Ćwiczenie czyni mistrza. Będę sobie jeszcze oglądać jakieś tutoriale. Chociaż oglądałam ten tutorial, ale jakoś chciałam robić to, co pokazują, ale nie wychodziło. Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Czyli tak się przedstawia tutaj ten zestaw trzech paletek, takich o kolorach ziemi. Bardziej stonowanych. Tutaj jeszcze może na sam koniec. Szukałam pióra, ale nie mogę go znaleźć. Zamówiłam sobie naboje do takiego fajnego pióra, które są wodoodporne. Tak, to jest to. I tym piórem można malować, rysować w notatnikach takich akwarelowych, gdzie na przykład coś rysuję i później chcę to akwarelować, więc to się bardzo fajnie sprawdza. I to jest rzeczywiście pióro. To jest pióro i te naboje... Tutaj jeden już jest wyciągnięty. Ten nie jest, bo ten w oryginale, który tam był w tym piórze, on jest rozpuszczalny w wodzie, więc tego nie mogę używać do akwareli, do akwarelowania, ale te tutaj sobie przełożę później, jak się skończy, tylko teraz akurat nie mogę znaleźć pióro. To jest zwykłe pióro, pióro jak pióro. To są naboje do niego. I one, to pióro, ten tusz nie rozmazuje się w... pod wpływem wody. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o to nagranie. To takie moje były ostatnie duże zakupy w tym roku. Mam taką tendencję, że zamawiam rzeczywiście pod koniec roku takie większe paczki, bo są fajne promocje. Cały rok jakoś tak wchodzą te nowe produkty i tak patrzę, jednak tylu nie jestem skłonna wydać takiej dużej sumy na jakieś brush peny. Ale gdy właśnie nadchodzi listopad, końcówka roku, to widać, że firmy robią ogromne przeceny, jakieś kody rabatowe rozsyłają w newsletterze, więc też zachęcam, aby się zapisywać zawsze na newsletter, też do mnie. Ja też swoje produkty od czasu do czasu redukuję, robię jakąś promocję, więc wtedy najlepiej właśnie coś fajnego sobie kupić, czyli upatrzyć sobie coś i poczekać, kiedy będzie na to jakaś promocja, jakiś rabat i wtedy można to dokupić. Dobrze, mam nadzieję, że to wideo było inspirujące dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania o produkty konkretne, to pytajcie, zadajcie w komentarzu pytanie. Postaram się na nie odpowiedzieć. Myślę, że jeszcze pojawi się
kiedyś jakiś projekt przy użyciu tych kredek. Na razie mi idzie to tak średnio na jeżo, ale będę testować, będę próbować, bo bardzo mi się to podoba, ta technika blendowania kredkami. Te osoby, które malują kredkami, pewnie, czy malują kolorowanki, pewnie nie mają z tym najmniejszego problemu. Ja na razie mam jeszcze problem, bo chciałabym tak ładnie blendować litery też kredkami, nie tylko brush penem, ale też kredkami. O, no właśnie, w tym jednym bloku może pokażę. Nie, to w tym było ładniej. Tutaj są kredki. Oj, ruszam wami, zaraz spadniecie jeszcze tutaj na biurko. Tutaj na przykład było brush penami, akwarelowane, blendowane. Podobne może wideo też, jak to wykonać. I to całkiem fajnie wychodzi. I tutaj nie miałam z tym problemów, tak prawdę mówiąc. Pierwszy napis tak średnio, drugi już lepiej, trzeci coraz lepiej, więc całkiem fajnie. Tutaj też było jedno, było nawet nagranie tutaj na YouTubie, gdy robiłam z wami wspólnie ten napis. Hej, i całkiem fajnie to idzie. A tutaj te kredki jakoś jeszcze nie podeszły. Muszę potrenować po prostu i będzie. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o takie duże zakupy, taki duży haul. W tym roku już więcej zakupów nie będzie, w styczniu raczej też nie. Dobrze, dziękuję wam za uwagę i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!